Przyjechaliśmy z Maćkiem w takie miejsce, gdzie jest kupa starych gratów jak my. Ale można coś znaleźć. Ale po co chcesz znaleźć? Części zamienne dla dziadów. To bardzo starych rzeczy? No, znalazłem trochę zardzewiałych hamulców, cylindrów. A kto dzisiaj pamięta taką markę jak Wanderer z silnikiem Zaxa? Fajny japoński ala Harley, czyli Vulcan. Vulcan, ale wersja Vaquero, czyli taki street glide jak Harley. A co w nim jest innego? Poza tym, że ma 1,7 i 6 biegów, no to przede wszystkim nie ma centralnego kufra. Jest w macie, bardzo mało się tego kupuje, bo jest bardzo drogi, a bardzo fajny. Fajna awantura. Można popierdzić, tym bardziej, że jest na bardzo ładnych tribalach Cobra. Idealnie. Fajny zestaw. Tak trzymać. Fantastyczne, oldschoolowe rękawice znalazłem. Widzisz to? Widzisz ten design? Czujesz to? Nie czuję. Kurno, człowieku, nie znasz się. Boże siebie, ja nie czuję, ponieważ jak ale... w starych czasach było kiedyś tak, że ja jeździłem w rękawicach spawalniczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że witam faceta, który jest jedynym dowodem, inaczej, żywym dowodem na to, że pamięć człowieka dzieli się na dwa różne etapy. To jest coś, o czym dowiedziałem się dopiero po wypadku. Bo zawsze było tak, że albo ktoś ma pamięć, tak mi się wydawało, albo jej nie ma. A jest tak śmiesznie, że ja wszystko sprzed wypadku pamiętam doskonale, a po i wypadku nie pamiętam w ogóle. I to jest różnica między pamięcią krótkotrwałą, a długotrwałą. A z długotrwałej pamięci wiem jedno, to jest Sławek Kębłowski, zwany Słoniem, dokładnie, który mieszkał na ulicy Duracza, tak, daleko, od którego kupiłem kiedyś wiśniową Hondę CB750F. Dokładnie tak. A teraz co się stało, że pan, który sprzedał mi Hondę, handluje jakimiś rzeczami do starych motocykli? Nie tylko do starych. A do nowych i do starych. No, tak jak po prostu świat idzie do przodu i wszystko się handluje, co można. No. Ale to były fajne czasy i fajna Honda. To tak. Bardzo za nią dziękuję. Też dziękuję bardzo. Dziękuję za takie rzeczy, że dzięki Tobie dowiaduję się, jak działa moja pamięć. Jak się czujesz po takiego Dukata? Po takiego? Dukata. Jest mi smutno, że już nie mam Dukata. Miałem kiedyś Monstera. Wprawdzie 905 mamy ładnego potwora. Wersja kurczę Monsterek S4, więc to już taka topowa wersja z tej pierwszej serii Monsterków. No i jest naprawdę wyczesany maksymalnie ten sprzęt. Kawał fajnego motoru w bardzo fajnym stylu. Tak, i boli mnie serce, że nie jest mój. Właśnie widzę, że się boli serce. Okładasz się butami. Obłożyłem się butem, tak. Może włoskim. Już z daleka zauważyłem ten kultowy sprzęt. Ścigał się na tym mój dziadek, jak był, wtedy to się nie nazywało MotoGT, ale jeździł w wyścigach dookoła Biłgoraja. Miał właśnie Augustę, miał Gilere, czy Gilere i oczywiście na koniec Triumfa. Ale najmilej wspominał MV Augustę. Właśnie to wygląda na taki sprzęt. Później w Biłgoraju powstał tor wyścigowy, który do tej pory funkcjonuje, na którym już niestety mój dziadek nie zdążył się ścigać. Miał też może już za dużo lat, ale zawsze wspominał, mówił mi Darek, jak motocykl, to Augusta. Cylindry
są robione tylko przez jedną firmę w Stanach, tak zwany Diament. Jeden gar kosztuje $2200. Bardzo fajny gadżet, niespotykany na polskim rynku. Ten twój sprzęt zwrócił naszą uwagę. Jeden z najładniejszych na parkingu. Może bez przesady. Kwestia gustu oczywiście, ale jeden z ciekawszych. A przy okazji, no wiesz, no, lecisz tutaj w kafe racerowym klimacie na Goldasie, co jest, myślę, że nieczęste. Znaczy, powiem ci, że to był przypadek, bo zakupiłem niekompletnego tego Tygiela, tysiączka, to jest 78 rok. Brakowało części, fundusz jak to zwykle ograniczony, więc co postanowiłem? Rozebrać. Zrobić go od śrubeczki, no może bez przesady, i przerobić go na cafe racera. Efekt widoczny. No, bardzo fajny. Generalnie zrobiony jest, dużo rzeczy jest zrobione w hydrografice. Częste pytania, jakie mi ludzie zadają, tak, szczególnie o części silnikowe, no, czy to wytrzymuje temperaturę. Od razu mówię, że wytrzymuje, to jest... Ile czasu zeszło ci na zrobienie tego cacka? Zima. No to i tak szybko. Zacząłem go robić... Jesteś sam mechaniorem, czy... Ja robię to zupełnie w domowych warunkach. WSK, czyli legendarny wiejski sprzęt kaskaderski w cudownej wersji Kobus. Jak ci się podoba taki regał na kołach? Taki regał na trzech kołach. Nawet bym go nie postawił jako mebel w domu. A jako pojazd w garażu? Tym bardziej, bym tylko miejsce zajmował, bym się zwymiotował chyba, gdybym miał coś takiego mieć w garażu. A niektórzy twierdzą, że taka jest właśnie kwintesencja motoryzacji. No i to lubię, że mamy różnych wariantów. Ja akurat należę do grupy innych wariantów, a ci tutaj od tych... Innych, ale wariantów. Pozytywnych wariatów. Pozytywnych, to też są zapewne pozytywni wariaci, tylko ta stylistyka doprowadza mnie do mdłości. No twoje, ciebie tylko, ale ich pewnie nie. Ich nie, no oni są na pewno dumni, szczęśliwi, bardzo zadowoleni z tej twórczości artystycznej. Tak czy inaczej, to kawał fajnej roboty. To panu się tak wydaje. Cześć, witam serdecznie, nazywam się Michał Zawisza, zajmuję się odbudową takich motocykli. Ta salka wyglądała wcześniej tak, to już jest po umyciu karszerem i dosyć mocną chemią. Ma bardzo zaburzony silnik, jak widzimy miała tutaj osłony tutaj nożne. Po 4 miesiącach zrobiliśmy z tego taką perełkę. No, niektórzy twierdzą, że jest po prostu lepsza od oryginału, prawda? Na pewno, lepsza od oryginału na 100%. No, jest zrobiony silnik na oryginalnych częściach zregenerowanych. Pola kierowana technologii specjalnej dla zabytku. Jest o szprychy Częstochowy, my też pochodzimy z Częstochowy, z okolicy Częstochowy, Zamborowej Zielonej, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Ale pola kierowana lepiej niż oryginał. Nie lepiej niż oryginał, dokładnie. Zapraszamy bardzo wszystkich serdecznie. Supertenera XTZ660, od podstaw odbudowana, silnik po remoncie. Stulingowane gumowe robione własnoręcznie, zawieszenie przednie wydłużane, dwie tarcze hamulcowe, tylny wachlarz wydłużony, sprężyna wyższa, grubsza, dodatkowy zbiornik paliwa na 8 litrów, około 600 km na dwóch zbiornikach paliwa. Dzień dobry, kolego stary. Kolego z bardzo dawnych lat, jeszcze z czasów Ursynowa, czyli szkoły podstawowej. No niestety. Jaki Marek Kisielewski. Bardzo mi miło, Maciejku. Maciek Ziętarski. Podobno. Siedzimy w bardzo ciekawym miejscu, czyli na targu starych gratów do motorów, jak również bardzo smutnym miejscu, ponieważ przy takim miejscu pojęci. No powiedz coś o tym.
No akurat mamy takie miejsce tutaj, które się nazywa Święte Miejsce, jeżeli chodzi o warszawski bazar motocyklowy. 5 lat temu niestety stała się tragedia w tym miejscu. Była wichura, drzewo się przewróciło, konar drzewa uderzył niestety w chłopaka, który tutaj przechodził. No. A to był jakiś piorun, czy to wichura? Wichura, która tutaj była. Po prostu ktoś nie zadbał o infrastrukturę. I chłopaka zabiło? No właśnie, no niestety. No tak czasem źle bywa. Na czym polega przerabianie motorów uważanych przez wielu za złomy, na takie coś, co jest dużo warte? Wiesz co, przede wszystkim to jest renowacja starego motocykla, czyli doprowadzenie przede wszystkim go do porządku w takim stanie, jak był w oryginale, i dopiero potem przebudowa na dowolny styl, czy to jest brass style, czy to jest bobber, czy to jest cafe racer. No i magiczne jest to, że nadajemy starym motocyklom nowe życie. Dusza druga w tym motocykle przemawia, bo tak jak powiedziałeś, złom dla kogoś no, może pełna być. Reinkarnacja. Na żadnym z motocykli, które przerobiliśmy, nie wstydzilibyśmy się jeździć, tak? To jest nasza taka myśl przewodnia. W ogóle podstawowa myśl. Dokładnie. Macie chłopaki jakieś ulubione sprzęty, które przerabiacie? Tak. Tak? To jest akurat XS400, których sprzedaliśmy już kilkanaście sztuk. A teraz powiedz dokładnie, na czym polega bobber? No, z bobrem na wierzchu się jeździ, Maciek, nie pamiętasz? Wysoka kierownica, daleko buty. Mało ozdobników. Mało ozdobników, zero zbędnych rzeczy. Mało, krótko i na temat. A w następnych dwóch cylindrach między innymi poznamy nowe Lexusy.